Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Coraz więcej Polaków może zapisywać się już na trzecią, przypominającą dawkę szczepienia, ale też jednocześnie coraz więcej Polaków skarży się, że mimo że przyjęli trzecią dawkę, to ich paszport covidowy nie został automatycznie przedłużony. Tak może się zdarzyć, jeśli punkt szczepień pomyli się, w systemie zaznaczy, że podał dawkę dodatkową dla osób o obniżonej odporności, a nie dawkę przypominającą. Na razie też wydłużony paszport covidowy działa tylko w Polsce i chroni tak naprawdę przed kwarantanną. Niedoskonałości w polskim systemie certyfikatów szczepień wychodzą na jaw 4 tygodnie po rozpoczęciu szczepień trzecią dawką. I panie ministrze, kilka pytań. Jak do tego doszło? Czemu państwo nie sprawdziliście przed rozpoczęciem systemu, przed rozpoczęciem szczepień trzecią dawką? Czemu nie przygotowaliście tego systemu? I jak zamierzacie państwo rozwiązać ten problem? Dziękuję. Dziękuję serdecznie.